Jest nam Zygi Rozalski, długoletni przyjaciel i menadżer Andrzeja Głota, a ostatnio współpromotor Tomasza Adamka. Jak walkę Tomka odebrały media amerykańskie? Tomek pokazał się w najlepszym stylu. Było to ogromny szok, co on pokazał. Byli zaszokowani. Właściwie Terry Atlas, mój przyjaciel i komentator, on właściwie wszystkie, wie, on jest takim bardzo krytykuje, ale Tomka okropnie był zadowolony z jego, co Tomek pokazał. No i twierdzi, że Tomek będzie mistrzem świata. Słyszeliśmy, że się rozpoczęły powoli rozmowy z Donem Kingiem na temat walki z Cunninghamem. Są już jakieś ustalenia konkretne? No wiesz, no Don teraz, mamy do 29 sierpnia, Don próbuje, tam zawsze wiesz, z Donem zawsze jest pod górkę, no bo Don zawsze jest mistrz zamieszania. No ale sobie z nim poradzimy, bo jakiekolwiek będą spory, to będą w sądzie w New Jersey. Można oczekiwać Perth Beat, czy raczej polubownego jakiegoś załatwienia sprawy walki? Don mnie dzwonił wczoraj właściwie i chce się dogadać. No ale z Donem to nic nie wiadomo. To na pewno będzie Perth Beat też wygramy z nim. Z tego co słyszeliśmy od Tomka, walka podobno w Nowym Jorku, to prawda? Tak, walka w Nowym Jorku, bo Tomek chce walczyć w Nowym Jorku. Ostatnio walczył w Chicago, teraz w Nowym Jorku. Chce pokazać Polonii Nowojorskiej swój pokaz boksu. Andrzej Gołota. Były próby zorganizowania walki z Samuelem Peterem. Spalił na panewce niestety. Co dalej z Andrzejem? Andrzej prawdopodobnie będzie walczył w Polsce. Następną sobotę się spotykam, teraz w tą sobotę z panem Solarzem i tu ustalimy wszystkie detale. A na pewno będzie walczył w Polsce. Jakieś terminy, może miejsce walki? Prawdopodobnie Wrocław. W jakim terminie? Wrzesień, październik. Czy to będzie jakaś pożegnalna walka Andrzeja? Słyszeliśmy, że żona nie za bardzo jest chętna, by Andrzej znowu wychodził do ringu. Ja właściwie bym chciał, żeby to była jego pożegnalna walka, no ale to jest jego decyzja. Pozdrawiam czytelników Boxer.org.